Szanowni Państwo, dzisiaj chcielibyśmy się odnieść do tak zwanego wyroku w sprawie ustawy o upolitycznieniu Krajowej Rady Sądownictwa. Podsumowując ten wyrok, trzeba powiedzieć wprost, że jest to logiczna karykatura, prawne kałamstwo oraz dostarczenie politycznej amunicji przez Trybunał Konstytucyjny partii rządzącej. Szanowni Państwo, dzisiejsze to posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o upolitycznieniu Krajowej Rady Sądownictwa będzie uznane za nieważne w oczach bardzo wielu ekspertów z uwagi na to, że w wydaniu tak zwanego wyroku wziął udział sędzia dubler, czyli osoba, która została wybrana na już obsadzone stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. KRS, składając wniosek o zbadanie ustawy dotyczącej upolitycznienia Rady, działał dla pozoru. Przecież gdyby ta upolityczniona Krajowa Rada Sądownictwa rzeczywiście chciała rozwiać wątpliwości prawne, to wstrzymała swoje działania do czasu wydania wyroku przez Trybunał Konstytucyjny. Tymczasem upolityczniona Krajowa Rada Sądownictwa działa w dalszym ciągu pełną parą. Ten wniosek miał za cel jedynie dostarczenie politycznej amunicji obecnemu rządowi w walce tego rządu z instytucjami unijnymi, które bronią praw polskich obywateli do niezależnych od polityków sądów. Pierwszą konsekwencją dzisiejszego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego będzie pogłębienie chaosu prawnego w zaistniałej sytuacji, w której właściwie jedna instytucja, która została obsadzona z naruszeniem konstytucji, będzie legitymizowała działania innej instytucji obsadzonej ze złamaniem konstytucji. Działania obecnego Trybunału Konstytucyjnego szkodzą Polsce, szkodzą pozycji Polski w Unii Europejskiej, szkodzą samej Unii Europejskiej i ich konsekwencją jest wypychanie Polski z Unii Europejskiej. Tą sprawą, którą dzisiaj zajmował się Trybunał Konstytucyjny, w zeszłym tygodniu zajmował się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tymczasem Trybunał Konstytucyjny chce wywołać wrażenie jakiegoś sporu prawnego czy klinczu prawnego. I to jest stawianie interesów partii rządzącej ponad interesami obywateli. Na tym traci Polska w Unii Europejskiej, a PiS zyskuje po prostu polityczne paliwo do podważania w przyszłości orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości. Szanowni Państwo, dzisiejsze pseudo-orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego to jest kolejne potwierdzenie, że PiS z szanowanego w Polsce Sądu Konstytucyjnego zrobił tak naprawdę farsę. Stworzył instytucję, która spokojnie nad swoim wejściem może mieć wywieszone hasło zawsze z linią partii. Bo chyba nikt dzisiaj nie był zaskoczony tym orzeczeniem, które wprost wpisywało się we wszystkie wypowiedzi polityków PiS-u, które padały na tle tej sprawy w ostatnich tygodniach i co ciekawe było praktycznie identyczne z wnioskiem, jakie skierowała niedawno do Trybunału grupa senatorów z PiS-u. Trybunał Konstytucyjny jest tą niezwykle ważną instytucją, która powinna badać zgodność polskich przepisów ustawowych z polską konstytucją. PiS zrobił z Trybunału Konstytucyjnego jakby trzecią izbę władzy. Bo to, co Sejm przyjmie, Senat przyklepie, to w razie wątpliwości, które się pojawią, PiS-owski Trybunał Konstytucyjny zatwierdzi. I w taki sposób został po prostu stworzony układ zamknięty, bo czytając przepisy Konstytucji, nie można mieć cienia wątpliwości, że wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa przez parlamentarzystów jest wprost niezgodny z przepisami konstytucyjnymi. Burzy się fundamentalną zasadę równoważenia się władz, która powinna być takim spoiwem Krajowej Rady Sądownictwa, bo przyznało się jednej partii politycznej, jednemu środowiskowi możliwość wyboru miażdżącej większości członków Krajowej Rady Sądownictwa. Jest to niezgodne nie tylko z polską konstytucją, ale przede wszystkim ze zdrowym rozsądkiem i z logiką. Bo jeżeli instytucja, która ma stać na straży niezależności sądownictwa, niezawisłości sędziów, która ma być tym organem, który
przeprowadza konkursy w sposób obiektywny, czyli tak naprawdę jest troszkę decydentem w karierze zawodowej sędziów, nie może być opętana tylko przez kilka osób decydujących w państwie, kilka osób z kierownictwa jednej partii. Dlatego to dzisiejsze pseudo-orzeczenie wydane w składzie niezgodnym z prawem jest tylko kolejnym potwierdzeniem, że Trybunał Konstytucyjny to jest po prostu zwykła partyjna przybudówka stworzona przez PiS. Dziękujemy bardzo.